Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, pielęgniczka żółta lub pielęgniczka Borelli, Apistogramma Borelli. To jest kolejna z najbardziej eleganckich pielęgnic z niewielkimi rozmiarami i spokojną postawą, co sprawia, że jest niezwykle popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Pielęgniczki żółte pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują brunatne, płytkie do 50 cm, wolno płynącej wody Rio Paraguay i Rio Piranha, ich dożycia z gęstą roślinnością, korzeniami, zatopionymi fragmentami drzew, piaszczystym podłożem, pokrytym grubą warstwą opadłych liści Paragwaju, Brazylii, Urugwaju i Argentyny. Pomimo niewielkich rozmiarów, pielęgniczki żółte są rybkami terytorialnymi, podobno jak i większość pielęgnic. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Po raz pierwszy gatunek opisał Regan w 1906 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ pielęgniczki żółte są rybkami niewymagającymi i wytrzymałymi. Właśnie dlatego są doskonałym kandydatem dla początkujących akwarystów. Pielęgniczki żółte należą do rodziny pielęgnicowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub w większej grupie z przewagą samic. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 50 litrów, a w przypadku większej grupy od 100 litrów. Samce dorastają do 6-6,5 cm, samiczki do 4,5-5 cm, płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy, żyją do 3-4 lat. Pielęgniczki żółte należą do karlowatych pielęgnic. Mają owalne, lekko wybrzuszone, boczne spłaszczone, niebieskawo-szare ciało z ciemniejszym zielonkawo-brązowym grzbietem i jasno-żółtą głową i dużymi oczami. Płetwy grzbietowe, pierściowe i odbytowe wydłużone. Przez oko biegnie pionowa, ciemna pręga. Od otworu gębowego wzdłuż linii bocznej do nasady ogona ciągnie się ciemna pręga, która może być mniej lub bardziej widoczna w zależności od stanu emocjonalnego pielęgniczek. Występują w wielu odmianach barwnych, m.in. Opal Blue, Cross, Red Heat, Royal Blue i Yellow Heart. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są większe, mają niebieskawe połyskujące ciało z żółtą głową, wysoką płetwę grzbietową oraz wydłużone i zaostrzone płetwy grzbietową i odbytową. Samiczki natomiast są mniejsze, a w okresie rozrodu wybarwiają się na intensywnie żółty kolor z wyraźnym ciemnym wzorem. Pielęgniczki żółte preferują akwaria z gęstą roślinnością, korzeniami i kryjówkami i piaszczystym podłożem. Zbiornik powinien być obficie obsadzony roślinnością. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie, gałęzie i pływające rośliny. Światło powinno być rozproszone. Wskazane jest rzucenie do akwarium kilka szyszek olchowych, liście migdała lub torfu, zwiększając tym samym zawartość chomin, do których ryby przyzwyczajone w środowisku naturalnym. Potrzebna filtracja aeracja wody z tygodniową podmianą do 30%. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-26, pH od 6,5 do 7,5, GH od 5 do 18. W naturalnym środowisku pielęgniczki żółte odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami,
larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, luleśnikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Rybek można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Pielęgniczki żółte idealnie podchodzą do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne pielęgnice, są bardzo terytorialne. Można trzymać ich wraz z żyworodkami, kieliskami, labiryntowymi, innymi karlowatymi pielęgnicami, skalarami, neonami czerwonymi, inesa, błękitnymi, razborami, błyszczykami itd. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi i większymi rybkami, pelonkami, pielęgnicami z jezior Malawy i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie pielęgnic żółtych nie jest trudne. Pielęgnice żółte, jak i inne pielęgnice, tworzą monogamiczne pary. Pary sztuczne dobrane przez akwarystę nie zawsze odnoszą sukces w rozmnażaniu. Właśnie dlatego lepiej kupić niewielką grupę i dać rybom możliwość tworzenia sobie towarzystwa. Pielęgniczki żółte zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Lepszy efekt jednak uzyskamy rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Zbiornik tarliskowy powinien mieć powyżej 40 litrów. Do zbiornika tarliskowego wsypujemy piasek lub drobny żwirek. Wkładamy małe ceramiczne doniczki, przewrócone na bok lub do góry nogami, lub inny z orzecha kokosowego. Wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybkę. Wodę przygotowujemy w proporcji 1 do 2. Do każdego litra wody po filtrze obrócone osmozy dolewamy 2 litry wody z akwarium. Bodźcem do tarla służy podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Optymalne parametry wody. Temperatura 27-28, pH od 6,5 do 6,8, GH od 2 do 6. Przed planowanym tarlem rodziców przez 2 tygodnie obficie karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samec robi się jaskrawszy, a samiczka nabiera ikrę i stanowi się wyraźnie grubsza. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać złożoną ikrę. Podczas tarla samiczka odkłada do 100 jaj. Po tarle, jeśli tarlo odbywa się w oddzielnym zbiorniku, przenosimy samca do innego zbiornika, ponieważ samiczka staje się bardzo agresywna, broniąc na rybach i może wyrządzić krzywdę. Wylęk następuje po 4-5 dniach, a na rybek zaczyna pływać po 5-6 dniach, w zależności od temperatury. Na rybek duży, pokarm startowy to artemia. Karmić trzeba często 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium na rybki. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.